Parę tygodni temu wspólnie ze starostwem powiatowym w Śremie wpadliśmy na pomysł zorganizowania rozgrywek. Rozgrywek dla dzieciaków, którzy nie grają na co dzień w lidze WZPN, którym tej rywalizacji sportowej brakuje. Myśmy wpadli na pomysł, żeby zaangażować ich. Jak przychodzi ten weekend, czyli jeśli w tygodniu pracują ciężko na treningach, a przychodzi weekend, jest to święto, gdzie przychodzi jednostka meczowa, przychodzi mecz, to właśnie jest dla nich. I udało nam się, mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, bo na przełomie 6 turniejów udało nam się zgromadzić ponad 500 dzieci, co jest niesamowitą ilością. Jakby to zebrać wszystko ze sobą, dzieci, które rywalizowały począwszy od rocznika 2006 przez 2007, 2008, 2009 w swoich kategoriach wiekowych. Bawiły się, grały. Nie było prowadzonej żadnej klasyfikacji, żadnych tabel. Wszyscy dziś byliśmy wygranymi. I za to właśnie, za tą zabawę chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować organizatorom, Warcie Śrem, Starostwu Powiatowemu i wszystkim rodzicom, którzy każdego ranka w momencie tej Ligi Powiatowej stawali razem z nami, przygotowywali to wszystko tak, by ci najmniejsi mogli właśnie się bawić i czerpać z tego radość. Serdeczne dzięki.